Co z Izbą Dyscyplinarną? Müller, decyzja już zapadła. Piotr Müller, jesteśmy zwolennikami reformy kwestii i postępowań dyscyplinarnych w sądownictwie. Decyzja już zapadła. Jesteśmy zwolennikami reformy kwestii realizowania postępowań dyscyplinarnych w sądownictwie, co dotyczy m.in. likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN. Decyzja w tym zakresie już zapadła, mówił w sobotę rzecznik rządu Piotr Müller. Jesteśmy zwolennikami reformy kwestii realizowania postępowań dyscyplinarnych w sądownictwie i one dotyczą m.in. likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Decyzja w tym zakresie już zapadła, natomiast pamiętajmy o tym, że równolegle do tego mamy negocjacje w KE co do Krajowego Planu Odbudowy. Tam brakuje nam kilku jeszcze rozstrzygnięć i to już jest kwestia decyzji politycznej, czy najpierw zamykamy tematy negocjacji dotyczącej KPO, raczej w tym kierunku chcemy iść, czy najpierw jest ustawa, mówił w sobotę dziennikarzom rzecznik rządu. Bo chodzi o to, żeby była jasność, że ta przyjęta ustawa wypełnia też te wszystkie ustalenia, które są w KPO, a nie że nagle się okazuje, że one są niekompatybilne z tymi rozstrzygnięciami, które zapadają w ramach negocjacji unijnych, dodał. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka w czwartek kontynuowała pracę nad dwoma projektami zmian w przepisach o Sądzie Najwyższym, prezydenta Andrzeja Dudy oraz posłów PiS. Prezydencki projekt, który został uznany za wiodący, zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej SN. Sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która będzie się składała z 11 sędziów wybieranych spośród wszystkich sędziów SN na 5-letnią kadencję. W projekcie zaproponowana została instytucja określana mianem testu bezstronności i niezawisłości sędziego, dająca każdemu obywatelowi, jak wskazywał prezydent, prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd. Po 5 godzinach i omówieniu kilkunastu z kilkudziesięciu zapisów projektu komisja przerwała posiedzenie, ciąg dalszy zapowiedziano na wtorek. Zmiany dotyczące Izby Dyscyplinarnej SN mają związek z tym, że Trybunał Sprawiedliwości Unia Europejska 14 lipca 2021 rok zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Za niewykonanie tego postanowienia TSUE nałożył na Polskę karę 1 milionów euro dziennie. Wszystkie kraje członkowskie musiały przygotować krajowe plany odbudowy KPO, aby otrzymać środki z Unijnego Funduszu Odbudowy. Polska przedstawiła swój plan KE w ubiegłym roku, jednak jak dotąd nie został on zaakceptowany. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła pod koniec października ubiegłego roku warunek, by w KPO znalazło się zobowiązanie polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN.